Co odjebałaś? Co pan zrobi, jeżeli nie będzie można wylądować? Wylądować? Polecę z powrotem. No. Kim jesteś? Jakąś formą Makłowicza. Tak, ale... tak, brawo. Formą, tak. Po prostu Makłowiczem. Dobry wieczór! Więcej, więcej! Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo serdecznie na Dżemie Impro. Ważne jest to, że wszystko, co tutaj dzisiaj zobaczycie, jest improwizowane od początku do końca. Wszystko będzie w oparciu o wasze sugestie. My nie mamy żadnych przygotowanych śmiesznych tekstów. Nie wiemy, jakie postacie będą na scenie. Nie wiemy, jakie sceny generalnie się odbędą. Wszystko to, co się dzisiaj wydarzy, jest całkowitą premierą, jak i ostatnim spektaklem. No dobrze, drodzy państwo, i teraz jeszcze wyskalujmy oklaski, bo zanim zaproszę dzisiejszych artystów i artystki, musicie zrobić ogromny hałas, więc umówmy się tak, że jeżeli tu jest moja ręka, to są takie małe oklaski, a kiedy tu jest moja ręka, takie od przedszkola do Opola generalnie. Jak tu jest moja ręka, to jest absolutne szaleństwo, dobra? Uwaga. Zapraszam na scenę! Ewa Błachnio, Michał Leja, Maciej Buchwald, Filip Puzyr, Adam Gajda, Adam Sobaniec, wielkie brawa! Spocznijcie, spocznijcie. Drodzy państwo, pierwsza improwizowana gra tego wieczora. I uwaga, to będzie tylko pytania. Zapraszam, ustawcie się w dwóch kolejkach. Drodzy państwo, gra będzie polegała na tym, że można rozmawiać ze sobą tylko i wyłącznie pytaniami. Jeśli ktoś odpowie zdaniem twierdzącym, to krzyczycie giń. Spróbujmy. Może być trochę mocniej, dobra uwaga. Świetnie. Dobra, ale też nie bądźcie zbyt surowi, dajcie im chwilę pomyśleć. Jeśli ktoś też będzie się bardzo długo zastanawiał, też krzyczycie gin. Dobra, uwaga? Gin. Pięknie, jesteście gotowi. Dobra, jeśli ktoś skusi, idzie na koniec kolejki, potem wchodzi kolejna osoba. Co zrobi? Skusi. Skusi? Tak. Wow, dawno nie słyszałam tego słowa, skusi. Ja nigdy. Ja tak mówię, bo jestem mentalnym małym dzieckiem. Zajebiście ci idzie. Dziękuję. Dobrze, drodzy państwo, potrzebuję pierwsze miejsce, w którym odbędzie się nasza scena. Niech to będzie jakieś miejsce, w którym nie wypada palić. Bank. Podoba mi się bank. Dobra, uwaga. Ja krzyknę 3, 2, 1, a wy krzykniecie bank. 3, 2, 1? Bank! Czy jest pan wolny? Pyta pani o życie czy o bank? A w życiu jest pan wolny? Interesuje to panią. A wyglądam na zainteresowaną? Nie mam pojęcia. Dalej bank. W czym mogę pomóc? Czy widział pan moją kartę bankomatową? Co za chłopowy bank? Dobra, zmieńmy miejsce na jakieś inne teraz. Nie, spokojnie, bo widzę, że pierwszy rząd się odpalił, a ja bym chciał trochę tam, trochę dalej, żeby ktoś krzyknął tym razem. Czekajcie, miejsce na literę K. Kościół, dobra, niech będzie kościół, proszę. Co odjebałaś? Przepraszam, czy ma pan 5 minut, żeby porozmawiać o Bogu? A jeśli mam 3, to co? Czy zdążę przekonać pana, że Jezus Chrystus zmartwychwstał pana w sercu? Ja pierdolę, dobra. Czy tym razem mogę ja wyznać grzechy? Dobra, jeszcze jedno miejsce poproszę. Niech to będzie miejsce na literę M. Masarnia. Podoba mi się masarnia. Proszę bardzo. Po ile te kiełbasy? Lubisz kiełbaski, co? Ale... Czy pan zamawiał fajną lochę? Czy mogę się zastanowić? Ile potrzebujesz czasu, gościu? Czy 3 minuty pełnego rynsztunku to dużo? Co mogę robić w tym czasie? Czy słyszała pani o Jezusie Chrystusie? Okej, dziękujemy!
To była pierwsza gra. Nieźle. Dobrze, drodzy Państwo, zapraszam teraz Michała i Maćka. Usiądźcie sobie tutaj na krzesełkach. Więc, drodzy Państwo, oni są na pierwszej randce. Że jakbyśmy mogli wyjść. I teraz potrzebuję dla Maćka jakąś cechę. Jakąś cechę, którą ma ta postać. Jest seksoholikiem? Super, super. Fajnie, ale nie. Ktoś tam bardziej z tyłu nie krzyknie. Diastema to nie jest cecha. Chodzi mi o cechę charakteru. Choleryk? Co jeszcze? Jąkała. Nie, jąkała nie. Coś, jakaś cecha charakteru, która może przeszkadzać. Zazdrość. Super, podoba mi się zazdrość. Wezmę zazdrość, więc dobrze. Maciek, jesteś zbyt zazdrosny, jesteście na pierwszej randce. Ja krzyknę 3, 2, 1, a wy krzykniecie zazdrość. 3, 2, 1. Zazdrość! Pewnie często chodzisz z różnymi dziewczynami na randki, nie? No, jesteś... I fajnie jest na tych randkach z tymi innymi dziewczynami, nie? A czy jesteś trzecią dzisiaj moją, wiesz? Także musisz mnie przekonać do siebie troszeczkę. Jakie one były? Jak wyglądały? Przyszedł SMS, to od niej? Pokaż mi swój telefon. Podaj mi do niego PIN. Ile randek ci się udało w ten sposób? Ile razy to się skończyło tak, że ktoś powiedział tak, no ty jesteś odpowiednią kandydatką? Wiesz co, zazwyczaj to jest tak, że wchodzę do knajpy, widzę, że siedzi koleś, jeżeli w knajpie są inne laski, wychodzę od razu. To znaczy, że nie jestem na wyłączność. Jeżeli on nie wyprosił innych dziewczyn, czekając na mnie, to sorry. Ej, spojrzałeś na tą laskę. Niby skręciłeś, ale spojrzałeś na tę laskę. Ona tutaj leży. Chciałem jej pomóc. Była zbyt aktywna, więc ją ogłuszyłam. Hej, ej, w jaki sposób pomagasz, głaszcząc ją po... Ona śpi. Co, podoba ci się, jak śpi? Lubię nieprzytomne. Słuchaj, ja bym chciał ci pomóc, wiesz? Wiesz, że ta randka do niczego nie doprowadzi, wiesz o tym. Ja jestem tutaj zamówiony przez twoją rodzinę, to jest interwencja. Ale oni nie mogli tu przyjść, bo pomyśleli, że byłabyś zazdrosna o nich, że oni też tu są. Słusznie. Dlatego wysłali mnie samego. Znasz moją rodzinę? Tak, Karolina. Pewnie lubią cię bardziej ode mnie. Jak dużo czasu rozmawiasz z moją mamą? Częściej niż raz w tygodniu? Co ona ci mówi? Karolina, w końcu mogła coś powiedzieć. Flirtujesz z moją mamą? Przy tobie się nie da nic powiedzieć, Karolina. Matka nie mogła ci nawet powiedzieć, że jest twoją matką, rozumiesz? Byłam zazdrosna, że ma inne dzieci. Moje rodzeństwo. Nie dogadujesz się z nikim, rozumiesz, Karolina? Bo wszyscy próbują, wiesz, muszę być czujna, wszyscy próbują mnie zdradzać na każdym kroku. Ostatnio idę, słuchaj, do knajpy, zamawiam kawę, koleś mi daje, po czym do osoby obok, a dla pana? Ja mam takie, kurwa, co? Myślałem, że to jest między nami, tak? Karolina, musimy nad tym popracować. Do kogo niesiesz to krzesło? Komu niesiesz to krzesło? Odłóż swoje krzesło. Okej. Na siedząco nic nie zrobimy. Musimy użyć... O! Czasami trzeba odwrotnie niż zawsze, nie? Czasami trzeba znaleźć inny sposób. To była pierwsza lekcja, to była metafora twojego problemu. Dobra. Musisz znaleźć nowy sposób na swoje życie. Karolina... Wiesz co, dotykasz mnie... O właśnie, to ramię było zazdrosne, dzięki. Okej, okay, dzięki! Wielkie brawo dla nich! Czy tak wyglądają wasze randki? Dobrze, drodzy Państwo, następna scena. Zaproszę Ewę i Adama Gajdę. I teraz tak, potrzebuję od Państwa, uwaga, zastanówcie się głęboko, konfliktu. Coś, o co można się pokłócić. Może inaczej, sytuacja konfliktowa, bo ich zadaniem będzie w ogóle nie grać tego konfliktu. Oni się nie mogą pokłócić w scenie. Czyli coś takiego jak na przykład rozstanie. Ojciec wrócił z wywiadówki? Ojciec wrócił z wywiadówki, dobra, to jest jedna rzecz. A tutaj? Zdechła rybka. Coś takiego życiowego poproszę. Niech to będzie. Nieumyte garki.
żona co zrobiła? Co zrobiła? Uszkodzona auto. Żona uszkodziła auto. To jakiś stereotyp. Mąż uszkodził auto. Dobra, co było to pierwsze, co powiedziałem, że było fajne? Ojciec wrócił z wywiadówki. Dobra, umówmy się, że ojciec wraca z wywiadówki. Adam, zagrasz ojca. Twoja córka bardzo źle się uczy. Wracasz z wywiadówki i nie możecie się pokłócić. Dobra? Dobra, uwaga, ja krzyknę 3, 2, 1, a państwo krzykną bez konfliktu. 3, 2, 1? Bez konfliktu! Cześć, tato, kocham cię! Nawzajem. Byłem dzisiaj porozmawiać z wychowawczynią. Co u niej? Nie wiem, ona chyba się nie nadaje, bo jest twoją wychowawczynią, a ty jesteś niewychowana. Przepraszam. Uturlać ci jointa? Dobrze by było. Dobra, tato, ja przyczuwam, o co chodzi. Wiesz, ta nauka to w ogóle nie jest ważna tak naprawdę. Dla mnie, jak za rok będziesz trzeci raz w piątej klasie, luz. Utrwalisz se kurwa materiał. Dziękuję, tato. Czy to jest wiedza, którą czerpiesz z własnego doświadczenia, kiedy 7 lat byłeś w klasie czwartej? Mhm. I czego się wtedy dowiedziałeś? Mieliśmy zajęcia z genetyki. W czwartej klasie? No. Bo jak ja byłem młody, to mieliśmy w czwartej klasie medycynę. Behawioralną. I fajnie było. Powiem ci, że teraz przydałyby się takie lekcje. Właściwie to sobie teraz tak pomyślałem, że jak ty byś też była czwarty raz w tej samej klasie, to ja bym wierzył w tą genetykę. Ja wiem, że mamy się nie pokłócić o szkołę, ale chyba w ogóle się pokłócimy. Co ty pierdolisz, tato? Okej, dzięki! Wielkie brawa dla nich! Dobrze, drodzy państwo, teraz będzie konferencja prasowa i w tej grze poproszę, żeby Filip wyszedł, niestety, a my Filipowi wymyślimy, kim jest. Więc cała sytuacja będzie polegała na tym, że Filip wcieli się w jakąś postać, która przychodzi, zwołała konferencję, bo coś się stało, coś zmieniła w swoim życiu. I my wcielimy się w dziennikarzy i będziemy naprowadzać powoli Filipa na to, kim jest. I teraz potrzebuję powszechnie znaną postać. Okej, dobrze, pan cały czas próbuje. Sekoholik Kaczyński! Jest cały czas ta sama osoba. Cały czas ta sama. Dobrze, pan. Kim będzie Filip? Powszechnie znana osoba. A... Zróbmy Anna Lewandowska. Wszyscy wiemy, kim jest Anna Lewandowska? Nie. O, super. Weźmy Roberta Makłowicza. I teraz, co Robert Makłowicz ogłasza na tej konferencji, co jest bardzo niezwiązane z Robertem Makłowiczem? Przestaje. Jeszcze raz? Że się odchudza. A coś w ogóle niezwiązanego z jedzeniem? Okej, będzie kandydował na prezydenta, tak? Dobrze, drodzy państwo, czyli Filip się wcieli, on o tym nie wie, to jest bardzo ważne i też nie krzyczcie, nie podpowiadajcie mu, bo zepsujecie zabawę. Zapraszam was wszystkich, stańcie wszyscy po tej stronie, wcielicie się w dziennikarzy. Filip wcieli się w Roberta Makłowicza, który kandyduje na stanowisko prezydenta i teraz porozumiewawczy znak, że możemy już dać znać, że Filip już był gotowy. I teraz uwaga, powitajcie go wielkimi brawami! Dzień dobry, witam państwa. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę o pierwsze pytanie. Dzień dobry, dwutygodnik, artykuły biurowe. Czy ma pan odpowiedni sprzęt? Jak najbardziej. Przygotowywałem się do tego latami, kolekcjonowałem ten sprzęt przez wiele miesięcy. To była też inwestycja, no około też nie ukrywam 600 zł, prawda? Także sprzęt jest ostry przede wszystkim i też dobrze nastrojony.
Może tutaj. Ja mam szybkie pytanie, takie, ja jestem dziennikarz niezależny, niezwiązany z żadnym medium, tylko mam kanał na YouTubie, zapraszam. Więc moje pytanie brzmi, bo ze względu na to, z czego pan jest znany, to ludzie twierdzą, że wszystko, co pan mówi, to jest tylko kiełbasa wyborcza. I czy co pan na to? Wie pan co, no populizm jest nieodłączną częścią polityki. Ja też nie będę mówił, że ja troszeczkę nie podkręcam tutaj pewnych rzeczy po to, żeby pobudzić emocje, po to, żeby pan przyszedł, żeby pan ze mną rozmawiał, żeby, wie pan, coś się działo, ale u podłoża tego wszystkiego leży takie szczere, autentyczne zainteresowanie drugim człowiekiem. Ja mam tutaj pytanie, co pan zrobi, jeżeli nie będzie można wylądować? Wylądować? Polecę z powrotem. No. Proszę bardzo. Dzień dobry, Andrzej. Dzień dobry. Gazeta Alkohole Świata. Czytam, lubię. Nasi czytelnicy są żywnie zainteresowani, czy utrzyma pan programy socjalne, albo najlepiej, żeby pan je trochę podniósł, żeby mieli za co jebnąć. Czy... Jak by się pan odniósł do tego, bo to nawet nie było pytanie. Odpowiem krótko. Mordo, a jak? Kurwa. Słucham. Ja jestem z gazety z rocznika Góry i Chmury. Ja tu chciałem pana zapytać, czy znając pana, że pan lubi różne trunki tam stosować, czy będzie pan drugim Kwaśniewskim? Kurde, myślałem, że jestem pierwszym, szczerze powiedziawszy, ale... ale czy będę drugim Kwaśniewskim? Wie pan co? No... Ja mówię, tak, no pić to trzeba umieć, prawda? I ja rzeczywiście pod wpływem alkoholu wiele rzeczy robię, wiele rzeczy mówię i żyję też pod wpływem alkoholu, ale nigdy nie udało mi się skompromitować jeszcze naszego kraju, prawda? I to o czym świadczy. Ja tutaj chciałbym dla rozluźnienia trochę atmosfery, bo robi się nerwowo, wiadomo, że temat jest bardzo ciężki, ale czy mógłby pan opowiedzieć swoje wrażenia, jak się płynęło trzymając się dwóch delfinów? Dziękuję za to pytanie, bo rzeczywiście wiele razy myślałem o tym, żeby się podzielić, ponieważ pierwsze, co człowieka zaskakuje, to jest gładkość tej delfiniej skóry, prawda? To jest, jakby panu to dobrze opisać, żeby pan zrozumiał, dosłownie jakby człowiek trzymał się takich dwóch penisów, nie wiem, ciężko inaczej, ale chodzi o to, że ten kontakt z tym zwierzęciem to jest coś, co polecałbym każdemu. Może jednak pan. Może mi się uda tym razem. Czy nagra pan też swój Hot 16 Challenge? Tak, ja już nagrałem swój Hot 16 Challenge. Chciałby pan usłyszeć? Tak. Jestem na majku, nie wiem jak się nazywam, ale słuchajcie tego, jak się odzywam. Wyląduję i mam to w dupie, będzie dobrze, chociaż troszeczkę narobiłem w spodnie. Jest mi smutno, ale też jestem wesoły, nie wiem jak mam na imię, ale chodziłem do szkoły. Proszę. Tak. Nie, proszę. Zwykły obywatel, pytanie, czy to prawda, że otworzy pan McDonalda w Łowiczu? No i ciekawe, że te fakty wyszły do mediów, ponieważ wiedziałem tylko o tym ja, moja żona oraz delfiny. Także tutaj jest to pewne zaskoczenie, ale tak, będzie McDonald's. Oczywiście wszystkie kanapki będą sygnowane moim nazwiskiem, prawda? Bo pański występ właśnie przed sekundką wywarł na mnie ogromne wrażenie, a jestem w ogóle przedstawicielką czasopisma Mój Pies. Chciałam zapytać, czy ten smutek wywołany jest faktem, iż ten przeuroczy bokser żywi się tylko koprem? Okej, dziękujemy. Filip, podejdź do mnie. Czy wiesz, kim jesteś? Jakąś formą Makłowicza. Tak, ale... tak, brawo. Po prostu Makłowiczem. Po prostu Makłowiczem. Ale co on postanowił zmienić w swoim życiu? No, oderwać się od ziemi. Konkretnie, co chce robić? Wylądować w Łowiczu. O jakie pytanie miałeś, ile miałeś najwięcej pytań, z jakiej dziedziny? Gastronomia, a były też delfiny, nie no to... Kurde, nie wiem. Dobra, ja tak to jeszcze jedno pytanie, które podpowie, jaka dobra, to jest dziedzina. Dobra, poproszę. A ten mało mówił. Czy nie uważa pan, że nazwa partii Fiu 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 nie jest zbyt kontrowersyjna? Głosujcie na mnie, dobrzy ludzie. Tak jest! Waszym prezydentem! Brawo do Filipa!